Cześć, witam w 63. odcinku podcastu Pharmacy Language. Zapraszam na dawkę angielskich zwrotów oraz słówek, które możecie wykorzystać w codziennej pracy farmaceuty. Jeżeli macie pytania lub uwagi do podcastu, zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTubie i na Facebooku. Piszcie też na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Dodatkowo namawiam Was do zapisania się na naszego newslettera, żeby na bieżąco dostawać od nas najnowsze informacje, a także do przyłączenia się do klubu farmaceuty. Przez ostatnie 2 tygodnie omawiałam dla Was temat antybiotyków. Dzisiaj po raz trzeci go dla Was poruszę. No to zaczynamy. Let's go! Opowiem Wam teraz o różnych grupach antybiotyków i ich interakcjach. Tetracycline should not be administered with calcium, aluminium, magnesium and iron compounds, as well as with activated charcoal or cholestyramine, as its absorption from the gastrointestinal tract is reduced. Tetracykliny nie należy podawać ze związkami wapnia, glinu, magnezu i żelaza, a także z węglem aktywnym lub cholestyraminą, gdyż zmniejsza się jej wchłanianie z przewodu pokarmowego. Tetracyklina nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny oraz leków przeciwcukrzycowych, pochodnych sulfonylomocznika. Tetracycline increases the toxicity of methotrexate and cyclosporin A. Tetracyklina nasila toksyczność metotreksatu i cyklosporyny A. Tetracycline reduces the antibacterial effects of penicillins. Tetracyklina zmniejsza przeciwbakteryjne działanie penicylin. Concomitant use of tetracycline and theophylline may cause gastrointestinal side effects. Jednoczesne stosowanie tetracykliny i teofiliny może powodować działania niepożądane ze strony układu pokarmowego. Avoid administering aminoglycosides with other nephrotoxic medicines, as this increases the risk of nephrotoxicity. Należy unikać podawania aminoglikozydów z innymi lekami działającymi nefrotoksycznie, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia nefrotoksyczności. The use of aminoglycosides with potent diuretics, such as ethacrynic acid or furosemide, should be avoided. These medicines may then have ototoxic effects. Należy unikać stosowania aminoglikozydów z silnie działającymi lekami moczopędnymi, takimi jak kwas etakrynowy lub furosemid. Leki te mogą wtedy nasilać działanie ototoksyczne. Caution is advised when using macrolides in patients treated with other medicines that may prolong the QT interval. Zaleca się ostrożność podczas stosowania makrolidów u pacjentów leczonych innymi lekami, które mogą wydłużać odstęp QT. Some macrolide antibiotics interfere with the metabolism of cyclosporin. Niektóre antybiotyki makrolidowe wpływają na metabolizm cyklosporyny. Bleeding tendency may be increased when azithromycin, macrolide, and oral cumarin anticoagulants are used concomitantly. Skłonność do krwawień może być zwiększona w przypadku jednoczesnego stosowania azytromycyny, makrolid i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Do podcastu zostanie opublikowany słowniczek. Podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu Uniwersytet EPGF. Gorąco zachęcam do udostępniania podcastów oraz pozostawiania łapki w górę. Cześć!